Witamy Państwa. Dzisiaj jest kolejny film z cyklu niebocentryzmu historycznego, który będzie nam pewne rzeczy prostował, wyjaśniał, dojaśniał, ponieważ po ostatnim filmie zaszła taka potrzeba, żeby wyczyścić wszystko, co się da, ale dzisiaj nam się to nie uda, akurat w tym filmie. Zawsze zostanie jakiś margines dla pracy osobistej państwa. Dzisiaj jest taki film oparty na własnych doświadczeniach, bo to wszystko się ciągnęło przez lata. To nie było tak, że powiedzmy dzisiaj gdzieś tam coś przeczytał i tak dalej robi film. Nie, to się ciągnęło przez lata. Dowiecie się takich szczegółów, które po prostu są mało, powiedzmy, a wiem, mało znane, ale akurat w dzisiejszych, teraźniejszych sytuacji one są bardzo ważne, ponieważ różne nacje szukają swojej tożsamości. Mało tego, tożsamości, one szukają swojej na gwałt historii. Jeżeli masz historię, to masz tożsamość, a jak nie masz historii, to co musisz dorobić, bo jej nie masz. Bo gdzie, skąd jesteś? Z próbówki? No bo jak to inaczej nazwać? No przecież po co robiliśmy te filmy wcześniej? No to właśnie po to. I teraz się dowiecie, pewne rzeczy są, tu są nawet wypowiedzi i będziecie mieli przedłużkę tego filmu w tym, co zalinkujemy. A tego jest. A więc to nie jest ten film, co o, zrobili film, odsłuchać i fru. Nie. Przedłużka jest w opisie. Tak, oczywiście. I Wszystko tam to wypowiedzi, będziecie tak. mogli Państwo dalej pracować. Mało tego, Wy jeszcze sami macie własne doświadczenie. Jeszcze dorzucicie do tego to, co macie i co nabyliście przez lata. Obojętnie ile lat macie, ale nabyliście to doświadczenie, wiedzę historyczną, informacyjną, to, co widzieliście, słyszeliście. Sami sobie wszystko pozbieracie i będziecie mieli cały temat, to co chcemy przekazać, w paluchu, tak to można nazwać. Dobra, to jest wstęp, widzicie? Korona. No i słuchajcie, to jedno takie zaczarowane słowo jest, no. Ale Nie, słuchajcie, nie, ja proponuję, chcesz? żebyś ty zapowiedział wszystko. Dobrze, słuchajcie, słowo korona. No i dlaczego? Tutaj na początku to powiem, dlaczego, bo w sumie to się ten film od tego zaczął. Korona. Dlaczego mówiło się nawet w oficjalnych filmach historycznych, że nazywało się na Polskę korona? No właśnie, dlaczego korona? Inna nazwa Polski, Rzeczpospolitej, uwaga, Rzeczpospolitej, uwaga. Rzeczpospolitej Polskiej. To była korona. To No była właśnie. korona. I teraz tak. I co nam tutaj się bardzo jest zasugerowane, bo słowo Rzeczpospolita to jest takie bardzo negatywne słowo, ale wklejono właśnie do słowa, albo zastąpiono słowem, znaczy chciano przykleić do słowa korona. I teraz co oznacza słowo korona? No i Korona, najpierw powiedzmy, że słowo w ogóle, już kiedyś o tym mówiliśmy, nazwa Rzeczpospolita Polska jest bardzo krzywdząca dla Polski i dla Polaków. A wtedy dla Polanów, bo najprawdopodobniej, wiecie, tych nazw wyłania się dość dużo. Mamy i Dardamię, ale Dardamia to było w czasie królestwa, tysiącletniego królestwa, to było całe wnętrze ziemi, to była Dardamia. Natomiast wcześniej, jak się mówiło na Polskę, najprawdopodobniej to była właśnie korona. Najprawdopodobniej to była właśnie korona. Bo teraz pospolity to macie. Rzecz, to już wiadomo, że to jest coś, jakiś przedmiot. To jest taki przedmiot, rzecz. Bez duszy, bez bez niczego. niczego. Także to jest w ogóle przedmiot, rzecz. Coś bardzo nieważnego.
nic znaczącego. Natomiast pospolity jeszcze gorzej. Często zdarzający się, powszechnie występujący, dostępny dla wszystkich. Czyli możecie sobie z niego korzystać, kiedy chcecie i jak chcecie. Bierzcie, ile chcecie, bierzcie, co chcecie. Prostacki, chamski, wulgarny. No i dawniej wchodzący w skład ogółu, służący wszystkim, publiczny, wspólny. Czyli można to rozumieć dwojako, ale jeśli dziś mówi się Rzeczpospolita Polska, to jest to właśnie w tej odsłonie niepozytywnej, negatywnej. O, tutaj jeszcze mamy, tak, i teraz dobijemy kwestię korony. No co to jest? Mamy na przykład koronę, a więc, a przecież jest jakiś tam teren we władaniu, a więc ogromny teren we władaniu, a to nagle jest ona korona, czyli te tereny tu w Europie były terenami, które były i coś w rodzaju przedstawicielstwa Królestwa Bożego, Niebieskiego Królestwa Bożego. Królestwa Atta. I to było Królestwa Atta, właśnie, no nie to słowo nie Bożego, tylko Atta, Królestwa Atta, tutaj, wewnątrz ziemi, na tym akurat odcinku, odcinku całej Europy. Bo czym jest kor? Kor to jest serce, a serce właśnie, zawsze... I dlaczego? No to właśnie teraz powiem. Serce zawsze, czyli kart, jest... odnosi się właśnie do serca ziemi, do kart ziemi, czyli do pałacu Atta. Dlatego mamy tutaj kor, ona, Atta i mać. Oni zawsze byli w równowadze i w kompatybilności. Na potwierdzenie tego, co tutaj mamy, co powiedzieliśmy, jest dzisiaj duże dążenie, że niektórych nacji, dążenie do tego, że oni chcą mieć swoją niebiańską Jerozolimę, tak? Dobrze mówię? Dobrze. Na terenie korony. Tak, Polski. Na terenie korony właśnie. Dlaczego oni to właśnie oni to właśnie na terenach polskich i dlatego tak walczono z tą państwowością, żeby tego przedstawicielstwa nie było. Tak, a ten teren... Tego polskiego tego przedstawicielstwa Atta nie było. Dlatego się walczyło z państwowością i te sprawy tego filmu dotyczy jeszcze spraw od 1920 roku co najmniej. Dobrze. Te tereny, słuchajcie, korony polańskiej, bo tak powinno się to nazywać. Korona polańska. Bo jeszcze raz przypomnijmy, w wielu tekstach źródłowych, czy w wielu tekstach, czy w wielu filmach nawet się mówi, czy Sienkiewicz też o tym pisał w tej swojej trylogii, ale to oczywiście było też wymyślanie historii po części, w dużej mierze. Natomiast właśnie się mówiło bardzo często, używało się nazwy jako Polska korona. Właściwą nazwą to jest korona polańska. Czyli tak jak Mariusz powiedział, przedstawicielstwo to jest ten naród, ci ludzie pochodzący właśnie od korony, od Atta i od Mać, z pałacu, czyli dzieci Atta i macierzy, jednym słowem, dlatego korona. I dlatego nasi zwiadowcy, klebotki, rok w roku lecą z Afryki, do korony, Europy, do korony polańskiej. Do korony, tak. Także korona to była cała Europa, zaraz ta Galilea, o której żeśmy tak też mówili i zaraz jeszcze tutaj uściślimy. Natomiast dlaczego tu kart drak, ja to przypomnę, bo mówiliśmy parę lat temu właśnie o kart drak, ponieważ mamy tutaj, czytaliśmy od prawa do lewa i od lewa do prawa, czyli mamy kart jako serce, a drak, jeśli przeczytamy, w spak. I drak to nie chodzi o smoka, tylko chodzi tak naprawdę o tego ducha polańskiego. O ducha, czyli ta powiedzmy
ta iskierka atta, ta cząsteczka atta. Natomiast w dzisiejszych czasach tak nam przekręcono to słowo i zrobiono z draka smoka i tylko generalnie w języku polskim jest smok. W innych językach tutaj naokoło jest zawsze drak, ale gdzie się właśnie zachowało to słowo? W naszym słowie drogi. Tylko nie chodzi, że coś na przykład jest drogie w sklepie, tylko na przykład mój umiłowany, najdroższy, drogi przyjacielu. To tak w cudzysłowie, nie? To jest tak na poczekaniu wymyślone. I tak na przykład dragul meu w dalszym ciągu mówi się w Rumunii, drogi mój. Po czesku mówi się drache, drogi. Czyli widzicie, że to słowo drag to wcale nie, to nie było negatywne nazewnictwo. Tylko to było pozytywne. Pozytywne, bo coś, co jest ci najbardziej drogie, drogie. I to słowo drogie zostało, tylko że zmieniono z K na G. Także nie chodzi o smoka, przypominam. I jeśli ktoś używa, dajmy na to, smoka jako jaszczura, to jest tylko i wyłącznie spreparowane, bo po pierwsze, jeśli już chodzi o smoka, to smok jest starodawnym wężem. I to jest nawet napisane w Biblii. Smok jest starodawnym wężem. I z węża, kiedy wężowi podorabiano różne części ciała, zrobiono właśnie smoka. Smoka. Celowo, bo to było zaklinanie rzeczywistości. Natomiast, tak jak powiedziałam, my podlinkujemy ten stary film o drakach. Wy sobie grzebcie dalej. Natomiast trzeba pamiętać, że drak to nie jest to samo, co to wyobrażenie dzisiejsze tego smoka, bo smok to jest starodawny wąż, a wąż to jest reptylian. O tym już też mówiliśmy. No i co? Powiemy co nieco o tej arystokracji. A ja jeszcze tutaj gwoli tego jakiegoś, ja wiem, przedłużonego wstępu, gdzie już praktycznie weszliśmy. Pamiętajmy, że po prostu to jest film niebocentryczny, historyczny, który będzie po prostu dotyczył nawet bardzo dawnych czasów i będzie dotyczył teraźniejszych czasów. To się rozbije o dzisiejsze czasy, no bo tak to będzie, bo to cała ta wielka historia, którą żeśmy 2 lata temu jakby zaczęli, ona się będzie tutaj w tych wszystkich wydarzeniach kończyć. I dlatego po prostu to jest wszystko powiązane z tym, co się dzisiaj dzieje. A tak, plany buntownicze, słuchajcie, wiążą się z tamtymi czasami i oczywiście wszystko zmierza ku temu, żeby naszą historię wytrzeć, dorobili sobie własną historię i na kanwie tej fałszywej historii ktoś chce przejąć pewne tereny. O tym mówiliśmy. I usunąć nazwę. Oczywiście o tym najprawdopodobniej będziemy, już mówiliśmy, ale najprawdopodobniej też jeszcze będziemy mówić w przyszłości, no bo tutaj plany się klarują coraz konkretniejsze. Także pamiętajmy natomiast, cały czas pamiętajmy, że to są tylko plany. 100 lat temu ktoś miał plany, ale te plany nie wyszły. Poszły w gwizdek. A czy teraz wyjdą te plany? No to my sądzimy, że na pewno nie. Także słuchajcie, tutaj jeśli chodzi o tą arystokrację. Arystokracja to jest wymysł, bo my może tak niejasno powiedzieliśmy tam w którymś z filmów chyba tych historycznych i o Potockich wtedy mówiliśmy. Natomiast dzisiaj trzeba troszeczkę doprecyzować wszystko. Natomiast ta arystokracja to jest wymysł buntowniczy, ponieważ Polany nie potrzebowali żadnej arystokracji, żadnych władców nad sobą i żadna hierarchia nie była potrzebna. Nie była potrzebna. Społeczeństwo Polanów było zupełnie na innych zasadach. Zupełnie. Oni dla nich takim władcą, no, o ile można tak to nazwać, to był atta. Oni mieli z nimi łączność, ale to nie była relacja jak na przykład dzisiejszego Jahwe ze swoimi poddanymi, tak? To nie była taka relacja na kolanach i
ze strachem i z zatrwożeniem. To była relacja oparta na potędze miłowania. I teraz włości, słuchajcie, ponieważ komu pozostały jakby pewne po trzecim ataku kataklicznym, to mówiliśmy właśnie w tym filmie historycznym, że zostały pewne tereny w zarządzie właśnie tej niby arystokracji. To nie była arystokracja, to były polany, którzy się ostali, którzy przetrwali i te tereny, którymi oni jakby we władaniu mieli, to były właśnie, to się mówi inaczej też na to latyfundia. To się też na to mówi latyfundia. Natomiast te tereny zostały we władaniu polanów. I tak naprawdę cała ta Europa kiedyś była taką ostoją dla polanów, zwłaszcza tych, którzy przywędrowali z Afryki. Zaraz uściślimy. A później, kiedy podzielono wszystkie te tereny, no to właśnie na przykład taki wielki ród polański miał taki teren, taki wielki ród polański, inny ród polański miał inny teren i tak dalej, i tak dalej. Dlatego buntownikom bardzo zależało, aby właśnie te włości, czyli po ichniemu latyfundia, trzeba było je zająć i dalej podzielić. Ale to wszystko zmierzało właśnie ku sytuacji dzisiejszej, jaką mamy. Żeby dorobić sztuczną historię tym z probówki. Tak, i żeby mieli historię, żeby mieli pseudotożsamość. Tak jest. Słuchajcie, opisuje się tutaj klan Ostoi. No, klan, ponieważ jest to wzięte z angielskojęzycznej pejsopedii. Natomiast bardzo, bardzo się różni, znaczy może nie aż tak bardzo, ale dość znacząco się różni właśnie, jeśli piszemy sobie, wklikamy sobie polskojęzyczną Wikipedię, a angielskojęzyczną, są zawsze spore różnice, dlatego ja się trochę posiłkowałam właśnie tą angielskojęzyczną, dlatego mamy tu klan, a nie ród. Natomiast czym tak naprawdę jest ta Ostoja? Czym ona jest? Ostoja, słuchajcie, to był teren właśnie tej Galilei. No bo ta Galilea, czy to jest nasza nazwa? To raczej nie jest nasza nazwa. Właśnie naszą nazwą rodzimą to była właśnie Ostoja. Ostoja, czyli cały teren dookoła Morza Czarnego. Cały teren. I cała Europa. Europa, oczywiście od Uralu do Gibraltaru. To jest ten teren, który myśmy określili jako Galilea właśnie, w którymś z poprzednich filmów. Tak, ale to jest nie polska nazwa. Ta Galilea na pewno nie, bo to jest żydowska nazwa. To jest żydowska nazwa. Tak, to jest właśnie inna, to jest żydowska nazwa, bo to pochodzi właśnie z Nowego Testamentu, Morze Galilejskie, a Galilea to jest właśnie te całe tereny wokół Jeziora Galilejskiego, bardzo małego, które istnieje do dzisiaj, takie jezioro, ale to już zostało specjalnie przesunięte z Morza Galilejskiego, które jest Morzem Czarnym. Przesunięto po prostu, nazwano to jako morze. O tym już wszystkim mówiliśmy. Dobrze. Każdy się może wrócić i sobie Dobrze. Obejrzeć. Nie będziemy tutaj, bo ten film znowu będzie trwał 2 godziny. Natomiast co do tej Ostoi, słuchajcie, bo pewien naród rości sobie prawa do tej właśnie Galicji czy Galilei, bo spadła im karteczka z nieba, Polin, tu odpoczniesz. Jest to ich ziemia obiecana. Natomiast ta ziemia obiecana to tak naprawdę to jest ostoją dla polanów. I to my tę ziemię mamy jakby od Atta. Całe pole mamy od Atta. Natomiast w tym zapewnieniu i gdzieś tam w tych proroctwach wyszło, że właśnie ci, którzy wyszli z Afryki, ci Polany, którzy wyszli z Afryki, mieli zająć całą właśnie Europę i to dla nich miała być ostoja. Natomiast ten ostatni skrawek Polski, który dzisiaj został nam i słuchajcie, dlatego nazwano to, że to jest Trzecia Rzeczpospolita, żeby zaklinać rzeczywistość,
No to to już jest właśnie ta ostatnia ostoja nas, Polanów. Tak. I właśnie dlatego mamy tutaj dowód, który żeśmy przedstawiali. Nasze klebotki, czyli bociany, przelatują z Afryki na tereny Europy. Bo pamiętajcie, nawet w południowej Rosji i na południowej Ukrainie też gniazdują klebotki. Niestety robi się na obecną chwilę, teraz się wszyscy obudzili z ręką w nocniku, Holendrzy, nie Holendrzy, Polacy też, bo do Polski coraz mniej klebotków przelatuje. Robiło się właśnie po to, żeby te klebotki nie mogły do Polski przelatywać. No niemniej jednak w dalszym ciągu jest to kraj, gdzie najliczniej przelatują, na szczęście. I oby tak się działo do końca tego systemu. Natomiast co do tego klanu Ostoi, oni są powiązani z Sarmatami i z Królestwem Scytów. Poczytajcie sobie na ten temat. Oczywiście robi się z nich z tego rodu Ostoja. No tu ostaniesz, wasza Ostoja jest tu, czyli chodziło właśnie o te tereny Europy, czyli ta Galilea niby. Natomiast robi się z nich i kto to robił? Potoccy, czyli nie ten ród tych prawdziwych. Zaraz o tym powiemy, jak to się stało, że prawdziwi znikli, a stali się potockimi. A właśnie potoccy herb Ostoi, gdzie tak naprawdę my dokładnie nie wiemy, czy my w ogóle potrzebowaliśmy jakichś herbów i czy to był nasz herb. Na pewno w tym herbie jest też smok, czyli drak. Ale to też mi się nie podoba, ponieważ w ogóle ten wizerunek tego smoka i draka to w ogóle przeczy wszystkiemu. Natomiast jest jeszcze ważna kwestia. Skąd pochodzi nazwa drakonariusz? Ta nazwa określa osobę, która niesie właśnie sztandar w ręku. Drakonariusz. To też jest bardzo istotne. Jeśli był drak na jakiejkolwiek fladze czy w herbie, to na pewno nie przedstawiał smoka. Sądzimy, że jest to wszystko jakby sfałszowane. No, słuchajcie, mieliśmy też podobno, Polacy mieli swój jakiś tam batalion wojowników, którzy się nazywali też dragoni. To są też ciekawe rzeczy, ale to jest praca osobista. O tym już kiedyś mówiliśmy, więc jeśli chcecie, to sięgnijcie, pogrzebcie, ci, którzy o tym nie wiedzieli, pogrzebcie. Obejrzyjcie na pewno ten film, ponieważ była rasa draków i była rasa węży. Węże pochodzą z zewnątrz ziemi, po buncie oczywiście tych pierwszych bliźniąt, natomiast rasa draków to jest ten właśnie duch drak pochodzący z kart. A tutaj właśnie zatrzymajcie sobie, przeczytajcie, jak potoccy robili właśnie z tego rodu Ostoi, robili naród biblijny, czyli ten naród wybrany. No, coś powiedzieć na temat tego wyboru? Jakiego wyboru? Chodzi o skąd się wzięło to określenie, że naród wybrany. A możesz powiedzieć w paru słowach? Aha. Skąd się wzięło pojęcie to, że to jest naród wybrany? Bo jest to w Biblii. No oczywiście w tej tak zwanej hebrajskiej, która ona jest tak zwanym wariantem oryginalnym uznawanym, że naród wybrany. No to właśnie, słuchajcie, my już wiemy, przez kogo został wybrany. Bo tam było jest napisane przez Boga. No dobrze, ale to jest Elohim. Czyli nam znany właśnie ten digitalny Bóg, pod nazwą Lucyfer. Do którego są msze w Watykanie i znajduje się w podziemiach Rzymu. Do takiego właśnie. On został przez takiego Boga, został wybrany wśród innych takich, ja bym to nazwał, próbówkowców. I teraz słuchajcie, co do tych wielkich nazwisk, tych wielkich rodów. Oczywiście do naszych tych bazowych nazwisk
dodano końcówki odpowiednie. No i stąd wiadomo, że to są polskie nazwiska. My wczoraj żeśmy sobie troszeczkę pogrzebali w tych nazwiskach, na przykład w Macedonii, to też jest bardzo dużo końcówki ski. U Serbów to tam jest końcówka of bodajże. Oczywiście zdarzają się te nazwiska, już te naleciałości, tak jak w Polsce. Co uważacie, że nazwisko Nowak albo Kowalski to od Kowala? Ale Nowak na przykład, że to jest polskie nazwisko? Na pewno nie jest polskie. My kiedyś mówiliśmy, jak sobie przyjmowali, niektóre nacje, jak sobie przyjmowali te sprobówki, przyjmowali sobie polskie nazwiska. No i na przykład macie Młotek, Młotkowski, Klamka, Klamkowski. Zawiasowski. Tak. Także słuchajcie, tak. Albo się... Lachowicz. Nie? Coś takiego. Może no, być? Może być, przenajróżniejsze. Najróżniejsze, nie? A więc tak. No. Przenajróżniejsze te nazwiska sobie przyjmowano. A tutaj mamy właśnie kilka przykładów. Z tym, że pamiętajmy, że tych nazwisk, znaczy ci, którzy przejęli dziś te nazwiska, to już nie są Polany. To już nie są Polany. Bo te nazwiska zostały wyrwane, te włości rozkradzione i nazwiska przejęte. Jak to? Mamy tutaj dowód z tym, z Dyzmą, tak? A tak, można przytoczyć właśnie nazwisk, film. My już o tym mówiliśmy, ale tutaj udokładnimy. Słuchajcie, był taki właśnie, nie wiem czy oglądaliście, tylko nie tę taką najnowszą wersję z tym Cezarym, wariatem, pajacem, tylko taką tą wcześniejszą z tym Wilhelminim. Romanem Wilhelmin. Nie, on chyba w latach 80. był nakręcony. On był chyba 79, jak tam popatrzę. Ale dobra, niech tak będzie. No, możliwe, ale to już na pewno z XX wieku, także zerknijcie sobie na ten film, bo ten film jest zdebeściarski. I tam właśnie pięknie wszystko jest pokazane. Jak Kunik kupił sobie nazwisko i dorzucił sobie końcówkę ski. I z Kunika, czyli z konia, stał się Kunickim. Tak, bo mu zrobił, dorzucił sobie cki. Tak. No i zrobił takie polsko brzmiące. Ale jak Kunickiego załatwił główny bohater? Zabrał mu wszystko. Zabrał mu wszystko. Łącznie z żoną. Wysłał go gdzieś tam na jakąś banicję. Znaczy jego wysłał gdzieś za granicę, na banicję. Mhm. Tak, a co tu jeszcze mamy? A sam, to jest taka paradoks, że sam Dyzma tak spowodował, że ci, którzy wiedzieli, kto jest kto, że znali jego historię, że on pochodzi z Hrubieszowa gdzieś Zorientowali się, to tak spowodował, że jego wysłali do Argentyny jako przedstawiciela dyplomatycznego w Argentynie. To jeszcze dobry wariant. Można było być załatwiony przez skrytobójcę. Tak, dokładnie. Czyli niewygodni świadkowie byli gdzieś tam wysyłani, czy gdzieś usuwani. Tam kompletnie odsuwani od tematu. A słuchajcie, jeszcze w tym filmie, co jest najważniejsze, to jedyna osoba, która była mocno zorientowana we wszystkim, kto jest kto, kto kłamie, właśnie to ona wiedziała, że Kunicki to nie jest żaden Kunicki, tylko Kunik. No to słuchajcie, nazwana była, że jest psychicznie chory. I nikt się z nim nie liczył, bo to był psychol. Tak, jeszcze został z pałacu wydalony i mieszkał w takim domku w ogrodzie. O, w domku w ogrodzie mieszkał, to jest raz. Żeby za dużo nie podskakiwał. Tak, i za dużo, żeby nie miał styczności z gośćmi pałacu. Tak, i żeby za bardzo nie kłapał dziobem. Tak, a w razie gdyby się tak zdarzyło, no to wszyscy wiedzieli, że on jest psychicznie chory, także nikt się z nim po prostu nie widzimy liczy. Tutaj jest ten mechanizm, że ten, który mi prawdzi prawdę, to z niego trzeba zrobić umysłowo chorego. Schizofrenika. Tak. Znamy to, nie? Znamy temat. Przerabiany. Na własnej skórze. Także słuchajcie, spójrzcie właśnie na tą zasadę. Czar to ryscy. Radziwił. Lubomirscy. Coś my żeśmy rozmawiali kiedyś na temat mir.
Słuchajcie, bo mir to nie jest tylko świat po rosyjsku, ale pokój. Tak. Czyli myśmy mieli, w Ładzie mieliśmy mir. Mir, bo to jest, słuchajcie, jedno wspaniałe słowo określające dwie rzeczy. Świat w równowadze. No to nie tylko ład, ale też właśnie mir. Także mamy tu Lubomirskich. Opalińscy, no to powiedzmy. Ale chcieliśmy pokazać Państwu ten mechanizm. Zapolia, Zapolscy, a może słuchajcie, Japolia, bo jeśli runę Z pomylono z I, bo to są podobne runy, to nam wyjdzie Zapolia. Zapolscy, a tu Japolia, to może ja Japole albo Japolano, coś w tym stylu. Ścibor, Czcibor, Czcibór. To jest nazwisko powiązane z Ostoją. Z nazwiskiem rodu Ostojów. No i słuchajcie, tutaj mamy wzmiankę właśnie, jak to właśnie powstała ustawa w Konstytucji z 21, że zakazywało się używania tych nazwisk. Niemniej jednak... w 1935 roku jakiś tam paragraf mówił, zmieniono chyba, mówił, że ci, którzy otrzymali lub kupili te tytuły od cesarzów obcych, nadal mogli z nich legalnie korzystać. I mamy właśnie przedstawioną tą już nazwaną arystokracją polską, tylko słuchajcie, to już nie byli, oni już nie mieli nic wspólnego z Polanami. To już byli wszyscy ci, którzy właśnie sobie kupili nazwiska i w dwudziestoleciu międzywojennym mamy właśnie taką tak zwaną arystokrację. Ja tutaj chciałem powiedzieć, że materiałem dowodowym do tego materiału, który teraz w tej chwili mówimy, jest właśnie Kariera Nikodema Wildyzmy. Ten film z XX wieku. I trzeba go, to jest 7 części rewelacyjne. Ale w tamtym czasie, nie wiem czy wiecie, bo na przykład Kariera Nikodemadyzmy to powstał film na podstawie książki. Tak samo na przykład film Trendowata, który był nakręcony już właśnie w latach przedwojennych. Pierwsza jakaś tam wersja, ale też powstało na podstawie książki. To wszystko, słuchajcie, starało się zdyskredytować dobre imię właśnie tych wielkich nazwisk. Tych wielkich nazwisk. Bo kto przejął te nazwiska, to my wiemy. My już o tym mówiliśmy, nie będziemy tutaj niczego nazywać po imieniu. Te nazwiska zostały przejęte i ci, którzy te nazwiska nosili, to do dziś pracują na ich dyskredytację. Do dziś. Także jaką mamy tutaj sytuację na przykład z Czartoryskimi? No to jest gruba afera. To było tak zwane masz, ale sprzedajesz. I płacisz komuś, że on niby za to, że już masz. O, no coś takiego. Masz, ale kupujesz, czyli tak. rząd polski kupił sobie... Oni odzyskali... Czartoryscy odzyskali kolekcję obrazów. To już byli przebierańcy. Oczywiście. To byli przebierańcy. Przebierańcy odzyskują budynki, kolekcje obrazów i różnych przedmiotów pamiątkowych. Oni to odzyskują, a później już mają, a państwo... A później oni sprzedają państwu polskiemu, co w ogóle to się mija z celem. Dlaczego? Dlatego, że one były cały czas dostępne i każdy mógł je zobaczyć, nawet jak one należały do Fundacji Czartoryskich. One były, nikt nie blokował dostępu, ale nie. Rząd polski musiał zapłacić 500 000 000 złotych Czartoryskim, którzy te pieniądze od razu wywlekli i gdzieś tam do innej fundacji zawlekli w Liechtensteinie. Tak jest, w Liechtensteinie. Książtewko do prania brudnej kasy. Także słuchajcie, to są takie numery, numer z Czartoryskim. Słuchajcie, ostatnio też wyszła sprawa na przykład
kolekcję obrazów potockich. Potoccy byli tak zubożali w którymś tam momencie, że musieli wyprzedawać swoje jakieś tam dobra. I co? Jakaś włoska arystokratka kupiła i znaleziono, ale nie omieszkano zaznaczyć gdzie. Tak, to bo trzeba było celowo napisać, to obowiązkowo, to była najważniejsza rzecz. Tak, bo ci nasi okupanci, buntownicy mają z tym duży problem, z wydalaniem i z wychodkami. Także napisano, że w wychodku włoska arystokratka zakupiła jakiś tam czas temu, ileś tam lat wcześniej, zakupiła obrazy pochodzące z kolekcji potockich i słuchajcie, zapłaciła gruby hajs po to, żeby je wpierniczyć do kibla i żeby tam gniły, słuchajcie. No, to jest właśnie rozumowanie buntowników. To napisano. Słuchajcie, obrazów się nigdy, każdy dobrze wie, że obrazów się w kiblu nie trzyma, bo to jest wilgotne pomieszczenie. A więc, a to tak naprawdę, jak żeśmy czekali, Te obrazy były właśnie tak to było fajnie opisane, że te obrazy zostały znalezione w kiblu na strychu. To jest w ogóle super. Najlepiej by sobie jeszcze wchodzili na kalenicę. Wiecie, co to jest kalenica? To jest to najwyższa ta linia tych dachówek. Tych no, kto robi toaletę na strychu? No to już jest... To jest groteska w tym momencie wychodzi. Nie? Tak, my podlinkujemy Państwu ten materiał, ale no już wiecie co, nikt nie wydaje kupy pieniędzy po to, żeby później wrzucić w ogóle, nawet jeśli to nie w kiblu by było, tylko w jakiejś szopie wilgotnej, to po co ktoś coś takiego miałby zrobić i marnować swoje własne pieniądze? No to się mija z celem, ale trzeba było po prostu pokazać, napisać tą pogardę do polańskich artefaktów, a wsadźcie se w dupę w tym kiblu, nie? Przepraszam za wyrażenie, ale to taki oddźwięk właśnie. To jest to samo, co dzisiaj się następuje, kiedy po prostu właśnie zaciekle nas się w różnych tam miejscach w internecie też obraża. To jest właśnie to jest rodzaj obrazy, to co właśnie mówiłem, to jest rodzaj obrazy. Dzisiaj też nas się obraża. Mnie się obrażało lata temu. Słuchajcie, cały czas się obraża. No, bo oni bez obrazy, oni nie mają, nie mogą, ten zimny komputerek, ta buntownia, ta parka wgrana w ten komputer, ona bez tego, bez obrażania, on po prostu, oni nie mogą żyć, oni są chorzy psychicznie, jak nas nie obrażą, to oni są chorzy psychicznie. Tak, to oni w ogóle mają, słuchajcie, przede wszystkim oni mają duży problem z wydalaniem. To już kiedyś mówiliśmy Państwu i na przykład ktoś pod ostatnim filmem napisał nam na temat tej Stolicy Apostolskiej z końcówką, tylko widzicie, już zapomniałam, z końcówką C. I wyglądało na to, że to jest Holy See, czyli święty. I co to oznacza słowo See? Święta stolica. Święta stolica. A co to jest stolica? Stolica to jest od słowa stolec lub stołek. O tym też mówiliśmy. Bo tam trzeba było kontrolować, czy król, czy papież wydala, czy nie wydala. Natomiast Holy See z łaciny, to jest sedes, święty sedes. Sprawdźcie sobie, bo wiecie co, ja tak teraz spontanicznie to mówię. Święty sedes, więc oni naprawdę mają bzika na tym punkcie. Sługusy tak samo, bo ci są wgrani i tam sobie funkcjonują, a sługusy odzwierciedlają te bioroboty, one odzwierciedlają psychikę wgraną w ten kwantowy komputer, który znajduje się pod Rzymem. Tak. W podziemiach Rzymu. I teraz słuchajcie, przejdźmy właśnie do tych potockich. Ponieważ no, myśmy ostatnio mówili o tych potockich, a tutaj byśmy chcieli udokładnić. Ostatni potoccy, przepraszam, skąd pochodzi nazwa potocki? Potocki i oni się sami oficjalnie do tego przyznają, to jest od potoka. Od potoka. Czyli mamy, tak jak tutaj mieliśmy od Radziwiła czy Czartoryskich,
mieliśmy takie nazwisko. To tu Potoccy, Potoccy. I tutaj mamy potok napisany w runach, celowo, w runach. Dlaczego potok stał się potockimi? Ponieważ tu chodzi też o odmianę, ale tak jakby pomylono runę, bo runa K wygląda jak C, literka łacińska. Runa K wygląda jak i stąd mamy tych potockich. Natomiast nasi to byli potoki. Potok, potok. I teraz bym Cię prosiła, żebyś tutaj nam zreferował na temat właśnie, mamy tutaj Krym, tu mamy Jałta, Liwadia obok. Tutaj mamy, patrz, małą mapkę Ukrainy. Czy my już mówiliśmy, że Kijów od Kujaw pochodzi w tych arabskich kronik i Polany w Kijowie, a wcześniej Scyty i Sarmaci. Mówiliśmy o tym? To jeszcze raz powiedz. Ja Państwu zalinkuję, że podobno w arabskich kronikach Kijów to jest od Kija, natomiast że jest ta nazwa związana z Kujawami, a Kujawy to jak wiadomo my już znamy, takie określenie takiego odpowiedniego w obecnej Polsce regionu w Polsce. Natomiast mówi się też oficjalnie, że na Krymie i w okolicach Kijowa w VI bądź VIII wieku, nie mogą się dogadać, oficjalnie oczywiście, wszystko oficjalnie, że tam byli, żyli Polanie. Natomiast jeszcze wcześniej to byli Scyci i Sarmaci. No i właśnie, teraz chwilę o tych Scytach. Wręcz żelazny dowód. Słynna kijowska złota brama. Gigantyczna. W tej chwili to jest pół litra na 8, czyli nic. Gigantyczna, specjalnej konstrukcji. Wielka brama. Łukowata. Z nietypowej cegły, bardzo dużej, którą po prostu dwoma rękami to byś miał kłopoty, a przy tej technologii z drewna to by musiało chyba wyrżnąć chyba 1/4 Ukrainy z drewna, z drzew po prostu, żeby ją zbudować. Żeby wypalić te cegły, nie? To jest raz, że wypalić, a jeszcze rusztowany, żeby zbudować. Mhm. Ale o co chodzi? Ale Polany inaczej budowali, nie potrzebowali rusztowania. My zawsze bez rusztowań budowaliśmy. Z darami, Atta. I po prostu tu cały wist polega na tym, że ta brama jako wizytówka, to jest miasto na Siedmiu Wzgórzach, założone przez Polanów w swoim czasie, ta brama była świadectwem. Właśnie, bo zawsze tak budowano potężne grody i była właśnie ta kluczowa brama. A to się nazywa akurat Złota Brama. I ona była bardzo wysoka. To jest raz łuk, no a więc osobiono sobie wymiary. Jeszcze XIX-wieczne zachowały się zdjęcia tej bramy. Rosyjskojęzyczni youtuberzy to pokazują. Ona częściowo została rozebrana, a resztówkę, czyli tak do połowy, w sensie nie do połowy wysokości, tylko w połowę szerokości, ten łuk był potężny, widać, akurat to widziałem na tym właśnie filmie rosyjskojęzycznym. I co było najciekawsze z tym wszystkim, że carowie przyłożyli łapę w te, żeby rozebrać to do końca, zwałować tą cegłę potężną, żeby śladu nie było, bo można było to przecież odtworzyć, co za problem. Znaczy, przy dzisiaj tak, no tam, no, już był wtedy problem, no, bo bardzo wysoko było. Ale zrobiono taki wał ceglany, który później
ten wał obsypano ziemi, żeby śladu nie było. Ale ten wał istnieje. Do dzisiaj można to odkopać i tak dalej, ale już tego nikt nie nic zrobi, nie bo wtedy Ruś Kijowska pada i powstanie Kijowa idzie się bujać przez tych, którzy chcą mieć tak zwaną historię. No ja tutaj się tak szybciutko poprawię i będzie Mariusz kontynuował, że oficjalnie się mówi, że Kijów i okolice Kijowa to zamieszkiwali w VI wieku Polany, a nie okolice Krymu. Natomiast Krym zawsze, to wiadomo, to się mówi oficjalnie, że był pierwotnie zajęty przez Scytów i Sarmatów. Tak, obecnie tutaj wszyscy sobie historię chcą, co najmniej cztery nacje chcą mieć tutaj historię, ale to przypomina, wiecie co, czterech łysych bije się o grzebień i każdy mówi, nie, to jest mój. Dobra, powiedz teraz Państwu, bo my już to mówiliśmy, ale udokładnijmy, czyje to były tereny i kiedy, chcę powiedzieć, że wcześniej były to tereny potoków. Tak, i to były ogromne latyfundia, znaczy latyfundia, czyli to Włości, były no. Włościa i mało tego, i potoki mieli swój pałac, on istnieje do dzisiaj. Carowie nic nie remontowali, oni po prostu zostawili, przypicowali i po prostu tak się oficjalnie mówi. To jest ten pałac. Tak, ten pałac. No już to widać od razu, słuchajcie, architekturą, no słuchajcie, nie ma o czym rozmawiać. Znaczy wiecie co, to nie był żaden pałac do zamieszkania, to oczywiście były budynki technologiczne, które służyły do pewnej technologii pozyskiwania esencji, kwintesencji i tak dalej, wolnej energii. Także to nie to, że ktoś tam w nich mieszkał. Natomiast no, mówi się oficjalnie, to wszystkie te wszystkie tereny, powiedz kiedy zostały zajęte, bo te całe tereny, powiedz odkąd dokąd te tereny? Chodzi ci teraz po prostu, one były o Włości potoków. No, o Włości potoków. A Włości, one zostały zajęte w XIX wieku przez carów. Zostały zajęte, skonfiskowane, czy jak to zwał, to zwał. To zostało w ten sposób przejęte przez carów. Carowie, tak przynajmniej pisze oficjalnie, właśnie potoków, tylko oni tu już używają słowo potoccy. Właśnie ten pałac, i on się znajduje w Liwadii, nad morzem tutaj czarnym. O, widzimy, Liwadia. I teraz tak, no, my tu mówimy o Liwadii, że to jest pałac. W tym pałacu, gdzieśmy tu przed chwilą widzieli, miała miejsce konferencja. Ale mówiliśmy o tym ostatnio, że tam była konferencja tak zwana jałtańska. I Roosevelt tam sobie spał, natomiast inni tak, uczestnicy zostali wykopani. Tak jest. Czyli, o tym mówiliśmy. Stalin. Tak, Stalin i ten Churchill, one jako dwa psy poza budą. Poza budą, tak. Ale wiecie, to jest bardzo wymowne, że akurat tam się ta konferencja odbyła. Natomiast te latyfundia, czyli te włości potoków, to one obejmowały praktycznie całą Galicję. Tak, i tak samo Krym. I tu cały Krym też należał do potoków. A więc tutaj nie ma, że jeszcze mało tego, jeszcze to przechodziło jeszcze dalej. Bo, czyli to dookoła Morza Czarnego, to słuchajcie, od 8 lat bitwa o Donbas, nie? A więc słuchajcie, to z Donbasem, ze wszystkim, słuchajcie, to sięgało aż Smoleńszczyzny. Oglądałem, uczono mnie historii. Oglądałem mapy przedrozbiorowe. Cała Smoleńszczyzna. Wiecie, Smoleńsk to jest 200 km od Moskwy. Słuchajcie, to był pierwszy rozbiór, to zajęcie Smoleńszczyzny ze Smoleńskim oczywiście. Nawet jest historia muru smoleńskiego, słynnej ściany smoleńskiej. Ma też jakiś tam polski odcinek, ale uważają, że on jest tam nieprawdziwy. No tak, rzeczywiście nieprawdziwy, no bo... ale jedną rzecz prawdziwą powiedzieli, że ten mur smoleński miał jednego budowniczego, jednego projektanta. No to już wiadomo, kto to zrobił. No ale mówiłeś o tej bramie kijowskiej i mówiłeś, że też było z dużych cegieł, a więc to jest to samo, co mur smoleński, nie? Dokładnie, który część muru smoleńskiego do dzisiaj jest do
obejrzenia. Z bardzo zaniedbaną, on się już tam sypie. No. Tak, ale po prostu idzie to zobaczyć, jak były budowane z bloków skalnych, specjalnie wyprofilowane i stanie dość wysokie, to nawet to, co dzisiaj stoi, to jest dość wysokie i się wcale przez te wiele lat nie przewracało, nie chyliło i jest bez zaprawy. Słuchajcie, Tu mamy Liwadię, tak? To tak. Chciałaś powiedzieć? Natomiast te całe Włości potockich, to właśnie się potoków. One zostały, to były tereny właśnie, tam gdzie się dzisiaj wojna ta tak zwana, ta fałszywa flaga toczy, nie? Tak, i tutaj mamy, proszę, to jest cały teren potoków. Tak. Dawnych potoków, ascytów polańskich. Też jeszcze wcześniej i mało tego, teraz mamy, co my tutaj jeszcze chyba, coś mamy o tym, czego dotyczy, jaki mamy właśnie bardzo taki silny dowód, że scytowie polańscy też byli na Krymie jako pierwsi, żeby ktoś się nie pomylił, i mamy na to dowód. Akurat na Krymie znajdowała się bodajże do 2014 kolekcja złotych przedmiotów scytów. Złotych, to jest... Artefaktów scytyjskich. Artefaktów scytyjskich. To są właśnie ze złota, są wyroby ze złota górnopółkowe. Bardzo precyzyjne, w ogóle fantastyczna sprawa. Natomiast co się z nimi stało? No. Jeszcze za czasów, kiedy zarządcą tymi terenami była Ukraina, one zostały wypożyczone do muzeum w Amsterdamie, tu w Holandii. Tak jest, one przewędrowały właśnie do Amsterdamu. I słuchajcie, teraz jest spór, raczej władze holenderskie do dzisiaj nie wiedzą, komu mają oddać i to trzymają. Tak, no jedni się wypowiadają, że powinny wrócić do tego muzeum krymskiego, no bo stamtąd były, nieważne już kto w tej chwili zarządza tym terenem, ale tam powinny wrócić, no ale Holendrzy mają problem, no bo wcześniej to był pod zarządem ukraińskim, teraz władza się zmieniła i jest pod zarządem Federacji Rosyjskiej, więc tutaj powstał taki problem. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi pewnie o ten naród wybrany, że może te artefakty czekają, bo naród wybrany, jak już sobie położy łapsko na tych terenach, no to sobie i sięgnie po te artefakty. Tak, bo i wtedy mają historię. I wtedy mają historię, no bo historię inaczej się... inaczej by nie mieli. Słuchajcie, historię się tworzy dla narodu wybranego, tu zaraz będziemy o tym mówić. Kto odebrał te ziemię, kiedy dokładnie i kto odebrał te ziemię właśnie potokom? Car Aleksander, nie? Tak, ojciec druga połowa XIX wieku. Ojciec Mikołaja... tego ostatniego cara. Także wtedy, słuchajcie, już dziś my się możemy domyślać, że wtedy ród potoków znikł. Jeśli przetrwali, to po prostu gdzieś tam rozpędzili się po świecie, natomiast już ci następni, którzy się nazywali potoccy, to już nie jest nasz polański ród. To już jest ten podmieniony, to jest to jaskółcze jajo. To są już przebierańcy. Tak, i się mówi, że jest taka linia, siaka linia, że tych linii to rodowych... chyba te linie to są spróbówki. No wszystkie są spróbówki. Tak, tylko pytanie ta linia próbówek i ta linia próbówek. Ci prawdziwi to prawdopodobnie byli potoki. To byli potoki. Natomiast ci już następni to już byli potoccy, no, a dołożyli sobie końcówkę. Żeby to tak bardziej po polsku wyglądało. No słuchajcie, ja ostatnio rozmawiałam ze znajomą, ale to słuchajcie, wylot z butów idealny. Ja spadłam po prostu, no bo rozmawiam z koleżanką i mówię, że okaże się pewnie, a to taka koleżanka, którą znam x lat. Że okaże się pewnie niedługo, że co po niektórzy powyciągają dokumenty na pochodzenie żydowskie i że tak naprawdę Polaków będzie mniej niż tych z pochodzeniem żydowskim w Polsce.
No i rozmawiam właśnie, ona mówi, a wiesz, ja mam takie pochodzenie. Ja mówię, słucham? No ja mam takie pochodzenie. Jej pradziadek, słuchajcie, z tych czasów, kiedy właśnie te probówki się tak produkowało, tych probówkowców, nagminnie, z XIX wieku właśnie, gdzie ona powiedziała, że jej pradziadek był sierotą. No to słuchajcie, słynne dzieci sieroty z XIX wieku. Robiliśmy film na ten temat. Z imienia typowo takiego żydowskiego, z imienia jej pradziadka, nie będziemy tu wymieniać, to zrobiono mu nazwisko. No, przypomnijcie sobie, jak myśmy mówili, właśnie nawet to było napisane i linkowaliśmy materiał, jak się właśnie nadawało im wszystkim, tym probówkowcom, jak się nadawało nazwiska. Nic dodać, nic ująć. Słuchajcie, takie potwierdzenia przychodzą i to z głupia fram po prostu, podczas rozmowy z koleżanką, którą znam x lat. No rzeczywiście anatomia jej, to jeszcze jak jej, no bo to kobieta, nie? Ale jak sobie przypomniałam jej brata i rodzinę, no to słuchajcie, nic dodać, nic ująć. No ale tak to właśnie jest, że jest wiele osób po prostu takich ukrytych. No ona oczywiście mówi, że nie, no ona się czuje Polką, ona jest Polka, nie? Tak, no. Wszyscy się czują Polakami, zaasymilowani, nie? Nie po to ich tutaj powsadzali, żeby oni się czuli kim innym. Ale to już pomijamy, ten fakt. No, tu mamy ten pałac w Livadii. Także słuchajcie, tak się też przejmowało te polańskie rody i tak się też wprowadzało właśnie te niektóre, tych niektórych probówkowiczów. I słuchajcie, powtarzam to po raz kolejny. Nie dziwmy się, że mamy to, co mamy. Nie dziwmy się, ponieważ polskie elity zostały wytłuczone, wybite, zastąpiono je kukułczymi jajami, którzy udają Polaków. I to słuchajcie, to jest ta właśnie elita, im się powodzi, oni mają, im nikt nie przeszkadza, żeby robili biznes, oni mogą robić pieniądze, oni dobrze zarabiają, im się wiedzie w życiu, w każdej dziedzinie, oni siebie nazywają Polakami, a prawdziwe Polany dostają w tyłek i nawet za bardzo nie mogą na życie zarobić i klepią biedę przez cały czas. No taka jest prawda. Tak jest ustawiony system przez zimne komputery. Oczywiście jednym się ułatwia wszystko, a innym się utrudnia. Nie dziwmy się, że mamy to, co mamy, ponieważ w tej chwili 99% społeczeństwa to nie są Polany. To nie są Polany. I dziwicie się, że jeszcze kiedyś było trochę inaczej, ale ostatnio ktoś protestował, bo telewizja TVN miała przestać istnieć. To wyszli z protestem, albo kiedyś w Radomiu, jak były podwyżki, miały być, w 72 to chyba było roku, miały być podwyżki, to ludzie wyszli na ulicę i do tych podwyżek nie doszło, bo były duże rozruchy. Natomiast dziś co się dzieje? Dziś to się dzieje. No ale pomijmy to. My tam nikogo nie namawiamy do niczego, bo to się już w tej chwili mija z celem. To już wiecie co. To dzisiaj już są inne czasy. Inne czasy. Całkowicie inne czasy. Teraz już tylko jedzie walec wydarzeń. Tak. Teraz chcemy powiedzieć właśnie o tym takim... Mariusz już kiedyś o tym mówił, lata temu. Jeszcze ze świętej pamięci panią Beatą. Natomiast tutaj chodzi o tą tutaj mapy. Wiecie co, odnośnie map, to zacznijmy od map w ogóle, w pojęciu ogólnym. Dzisiaj się robi takie mapy, jakie się chce. Ja po raz pierwszy dzisiaj zobaczyłem na YouTubie, w stronie tytułowej, już polskie tereny miały, polskie tereny, obecne polskie tereny, już były tak odpowiednio granice przesunięte, że była flaga ukraińska i flaga izraelska. No i ona się nagle pojawiła na terenach tych, które w tej chwili są w granicach. Czyli widzimy, że tutaj z granicami to już jest wolna Amerykanka. Jeszcze to się trzyma tego, ale to tylko czeka na moment, żeby ta wolna Amerykanka się
zrealizowała na to, co się tam sobie tam planują. Zimny komputerek planuje, o. A tam cię będą realizować, bo oni są nieświadomi tam po prostu. Nieświadome po prostu, użyteczni, żeby nie obrażać dalej. No, to tak właśnie będzie. I teraz tu, to mamy ogólnie map, że jak to się wszystko zmienia, a ta mapa, to się rysuje, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, to zależy od potrzeb, to się zrobiło na przykład taką mapę Chazarii. Ale co ciekawe, ja się na temat Chazarii natknąłem na rosyjskojęzycznym filmie youtuberskim, gdzie jest wypowiedź niemieckiego historyka Wolfganga Heniga, że Chazaria, jeżeli w ogóle mogła istnieć, jeżeli w ogóle, to istniała bardzo krótko, to jest raz, mało tego, ale na to nie ma jakichkolwiek dowodów. Czyli to jest historia Chazarii, czyli to jest tak samo, jakbyś chciał pisać palcem na wodzie. To jest wyssane z palca. Po prostu nie było takiego tworu jak Chazaria. Dokładnie. A bardzo, bardzo wielu dzisiaj się posiłkuje. Potrzebuje. Mało tego. Potrzebują tej jakby o takiej mapy narysowanej na kolanie. Mnóstwo nawet tych takich antysystemowców twierdzi, że właśnie tak, tamten Izrael to jest ten ci biedni poszkodowani, natomiast ci źli to jest ta Chazaria, to są potomkowie tej Chazarii, to są ci źli. Ale wiecie, co oni robią? Oni uwiarygadniają cały czas i legalizują tą Chazarię. Mimo, że oni jadą po tym i dyskredytują i tak dalej, że to są ci źli i tak dalej, i tak dalej, to oni cały czas legalizują twór, który nigdy nie istniał. Tak, bo musisz legalizować coś na upartego, co nie ma historii. I to się robi takie mapy właśnie, żeby była historia. No i spójrzcie teraz. Jak to jest? Papier wszystko przejmie, a tutaj tym robi digital, wszystko przejmie. Przecież jak teraz się trwa spór, do kogo co należało, to zaraz ci powiedzą, zaraz, to były nasze tereny, bo myśmy byli Chazaria i Krimea to był nasz. To była nasza. No i właśnie tu mamy, zaraz, to już który był łysy? To już jest piąty łysy. No a to ten chyba piąty to najważniejszy. Tak, to właśnie, tak, w tym momencie tak, bo to jest piąty łysy. Tak, bo zaraz oni powiedzą, że to są ich tereny, to jest Galilea, to są ich tereny, ziemie obiecane, bla, bla, bla. Że tam Chazaria była. Słuchajcie, to jest po prostu legalizacja historii, która nie miała miejsca. To jest legalizacja historii cały czas, która nie miała miejsca. Nie było takiego tworu jak Chazaria. Więc przestańcie, wy wszyscy, bo oglądacie nas wszyscy, przestańcie popychać te bzdury. Bo legalizujecie cały czas twór, który nigdy nie istniał i działacie właśnie dla buntowników w tym momencie. I teraz wam powiem, ja przetłumaczyłem na ten temat rosyjskojęzyczny film, gdzie jest wypowiedź właśnie tego Wolfganga Heniga. On jest w opisie do filmu i macie przedłużkę. 11 minut chyba przeżyjecie. 11 minut, dokładnie. Przeżyjecie. No, tu jest wielki powrót do starych filmów, słuchajcie. Weźcie sobie, obejrzyjcie jeszcze rozbiór, kolejny rozbiór Polski. Co robiliście z panią Beatą. To też jest ważny film. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy, ten twór nigdy nie istniał. Tutaj były tereny scytopolańskie. Tutaj to były te włości potoków. Potoków. To jest dorabianie sztuczne po prostu historii po to, bo niedługo mają w planach i już śpiewają nad Wisłą w Krakowie i się cieszą, i śpiewają sobie ajajaj, ajajaj. Ci, którzy są na Telegramie, to wiedzą. To śpiewają jakieś tam radosne pieśni, tańczą sobie, bo zacierają rączki. Boże. No właśnie, słuchajcie, niech sobie tam już wszyscy robią to, co chce, nie ma najmniejszego problemu. Mhm. Słuchajcie, żelazna zasada, powtórzymy to jeszcze raz, bo to jest ta radość, to jest tak jak właśnie radość tej parki digitalnych buntowników. To jest dokładnie odzwierciedlenie. A więc nie ma się czym przejmować. Pecha stoi przed upadkiem, a więc nie ma co się męczyć. Przeżywać. Niektórzy mogą przeżywać. Nie, nic z tych rzeczy. Wrzućcie na los po prostu. Także to wszystko ma swój kres i będzie miało kres.
No i więc bo na razie po prostu, no to tak jest, no funkcjonuje, tylko my to ujawniamy, ponieważ karty lecą na stół, karty prawdy lecą na stół. Jak no zawsze. I to jest najważniejsze. Karty no, muszą pójść na stół. Tu jeszcze, kontynuując, słuchajcie, fałszowanie artefaktów, czy Was nigdy nie dziwiło, że się znajdowało te wszystkie monety tak płytko zakopane? Słuchajcie, wręcz jak deszcz popadał, to niektórym w ogródkach wybijały te monety. Czy Wam się to nie wydawało dziwne? Bo nam się zawsze wydawało dziwne. Słuchajcie, to ktoś chodził i tak jakby rozsiewał te monety. Po prostu specjalnie, celowo, żeby uwiarygodnić, zalegalizować jakąś tam fejkową historię, to się jakieś właśnie pojemniki z tymi monetami umieszczało, albo się je sypało, a później nagle wielkie odkrycie, bo się odkryło tyle monet i tak dalej. Tu dam przykład bardzo charakterystyczny. Znaleziono przez Arabów w grocie Qumran, w późniejszym Izraelu, bo to pierwsi Arabowie znaleźli, jak wzięto te kosze z tymi rękopisami, to w tych koszach znaleziono właśnie powtykane tam były monety z różnych okresów, tam były wsadzone te monety. I żeby jeszcze bardziej zalegalizować te zwoje, tak, z Qumran. Tak, tak, właśnie, zwoje z Qumran, żeby zalegalizować. Ale to jest fakt oficjalnie, że właśnie znaleziono tam monety. Czyli żeby jeszcze uwiarygodnić mocniej. Tak, tak, żeby jakoś uwiarygodne, że to jest starość, a tak, tak, no weźmie bo tak, się C14. Żeby nie musieli za bardzo tam grzebać, bo już mieli na monetach i skąd te monety, z jakiego okresu. Tak, że tam mniej więcej to było z tego okresu, to było jakby, z tego tam. No, tak. A ponieważ tych zwojów było dużo, robionych po prostu na ploterze, a to było przez zimny komputerek, przez to digital. I to wieśniak znalazł te A więc zwoje, nie ma problemu. Jakiś tam hodowca kóz czy czegoś. Tak, a więc wiemy, że po prostu teraz jak już wiemy, co jest tym światowym bogiem, zimny komputerek, czym to jest, ten światowy bóg, Elohim, bogowie, liczba mnoga, ta parka, no to teraz możemy sobie wiele rzeczy wyjaśnić i Państwo też mogą wyjaśnić. I to tylko pytanie, jak zadać pytanie. Zadaj sobie pytanie i wtedy już dochodzi. Słuchajcie, podstawowym, jeśli założymy, znaczy jeśli pomyślimy i będziemy mieli w głowie cały czas, że mamy za sobą tysiącletnie władanie Scytopolanów, czyli Królestwo Atta mamy za sobą. Więc okres z czasów tego królestwa trzeba było w jakiś sposób wypełnić fałszywą historią. No bo to królestwo trzeba było wytrzeć. Oficjalnie tego królestwa jeszcze nie było i nie wiadomo, czy będzie, nie? Bo wszyscy czekają i się doczekać nie mogą. A ono już było. Natomiast wszystkie, cały ten okres, powiedzmy do 1000, do XVII wieku najprawdopodobniej. To jest wszystko, no nie wiemy dokładnie, wszystko jakby sfałszowane, dopisana historia. Tak samo tutaj, słuchajcie, mówi się, dorabia się właśnie tą historię tym różnym innym nacjom probówkowym. Natomiast tutaj, słuchajcie, przykład, jak się dorabia jakieś tam fałszywe historie. Historia o koronie średzkiej i słuchajcie, parę dni temu wyciąga się, czy tam kilka dni temu wyciąga się taką, słuchajcie, taką, taki niby wielkie odkrycie z XX wieku, z lat 80. To się ostatnio to wyciąga i się pisze na ten temat jakieś tam artykuły. Podczas gdy my mówimy o tej koronie polańskiej, no to się wyciąga jakieś właśnie, nawet zobaczcie, z takim orzełkiem. No ale dobra, zostawmy to. Czy ona jest prawdziwa, czy ona jest fałszywa, słuchajcie. Najważniejsze jest to, że ta korona to poszła w zastaw za pożyczkę od Żydów, od jakiegoś Żyda, bo królowi brakowało gotówki i sobie pożyczył od Żyda. I to jest w ogóle bardzo częste zjawisko. I słuchajcie, dowód na to, to się znalazło, że to, bo się szukało właściciela tej korony i tak dalej, a tą koronę się znalazło gdzie? Pod kamienicą, nasze kamienice, wasze ulice,
uwaga, ale dowód na to, czyja ta korona i że to zostało, to był zastaw za pożyczkę, to znaleziono aż w Niemczech, w niemieckich kronikach, że jakiś tam pochodzenia żydowskiego osobnik pożyczył królowi, pożyczył pieniądze. Co jeszcze się mówi o Wawelu, powiedz, że też... A, to też sprawa, którą ja nawet z telewizji, to było lata 90. znam, może część Państwa też zna, że zamek na Wawelu został wybudowany za żydowskie pieniądze. Bo król pożyczył. Bo król pożyczył i tak dalej, a było nieoddane, no to po prostu teraz zamek, domagają się o to, żeby zamek wrócił, ale sprawa jakoś ucichła, ale nie, ona... Ona się wypłynie w odpowiednim ona czasie. Ona wypłynie w odpowiednim czasie. Słuchajcie, ostatnio się remontuje jakieś kościoły krakowskie i są tam jakieś krypty, są jakieś niby zwłoki i będzie się badać DNA. Jest tam osobnik, król polski pochowany, który tak naprawdę to nie ma pochodzenia polskiego, tylko niemieckiego. Zaraz wyjdzie, jakie ma DNA. Oj, czekajcie, czekajcie, zobaczycie, co będzie. A czy będą musieli dobrać teraz, bo teraz jest na gwałt, powiedzmy, trzeba wszystko produkować, tą historię. Widocznie to jest strasznie potrzebna ta historia, jakieś pseudoartefakty, produkcja artefaktów. Mhm. To jest jakiś sens życia. Ja się nie dziwię. Zaraz się okaże, że ci królowie, którzy nigdy nie istnieli, bo to byli królowie z czasów tysiącletniego władania Polanów, to słuchajcie, się okaże, że oni nie mają pochodzenia polskiego żaden. Że no. Mają odpowiednie pochodzenie. No i co? Okaże się, że to jest Galilea. Że tak. To jest tak, ta Galilea, ta ziemia obiecana tego narodu wybranego, nie? Bo oni mają wszyscy pochodzenie, wiecie jakie. No. No dobra, nagadaliśmy się. Słuchajcie, teraz chcę powiedzieć o moim umiłowanym Radomiu, chociaż po tych wypadkach radomskich, gdzie mój mąż leżał w szpitalu i chciały go zabić probówkowe te siostry, czyli te pielęgniarki i to łobuzerstwo w tym szpitalu radomskim, nigdy tego nie wybaczę i mam taką blokadę na Radom, że bardzo go znielubiłam, ale i tak go kocham, bo to jest tak mój Radom. W każdym razie chcemy powiedzieć dosłownie parę słów o tym Kazimierzu Wielkim. Kazimierz Wielki, który, słuchajcie, oczywiście kolejna wymyślona postać, pewnie nie o polskim DNA, bo to oczywiście Piast był ostatni, to zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. To się mówi od małego, tak się, i się wychowuje. I ten slogan to jak mantra się powtarza po kolei. O Radomiu też się to mówi. Tak, że tu Kazimierz wjechał po prostu, zburzył wszystko i postawił od razu w ogóle, że on tam sobie często przyjeżdżał. Bo jest i Kazimierzówka, i Piotrówka. No i co to była ta Piotrówka, słuchajcie? Piotrówka od Petro. Żeby nie było. Piotrówka to był niby gród drewniany, którego pozostałości wyglądają dziś tak. Tak wyglądają pozostałości drewnianego grodu. Także wiecie co? Na tym chyba już skończymy. Tak, bo to już jest śmiechawa. Ale tak, co tu dużo mówić? No to jest groteska. No, historia wskazuje, że pierw było drewniane, jak to, znaczy, a oni postawili murowane, tak? Ale jak wygrzebiał, nawet oficjalnie, wygrzebiał tam w głębi, to się okazuje, że to wszystko jest murowane. No nie, no oczywiście, no zniszczą, słuchajcie, Radom musiało być bardzo ważnym miastem, bo to był Radom. Dom Rad, że tam podobno zapadało wiele bardzo ważnych decyzji dla Polaków. To jest jedno, ale nie wiemy, czy to jest prawdziwa historia. Najprawdopodobniej tam coś się działo po trzecim kataklicznym, to na pewno. Natomiast to, buntownicy się obeszli z Radomiem i jak w tej chwili Radom jest wyśmiewany. To się mówi, że to jest właśnie za ten protest w latach 70. To jest taka kara, ale mnie się wydaje, że to chodzi ogólnie o to, jak Radom jest dzisiaj postrzegany. Cały świat, cała Polska się z Radomia śmieje i tam z Sosnowca, nie? Ale tutaj chodzi mi konkretnie o Radom.
ale to przez taką bzdurę, że to jest po prostu aż żałosne i żenujące, że po prostu wszyscy naśmiewają się z tak wspaniałego miejsca. Ze wspaniałą historią, bo na pewno prawdziwa historia to tkwi w słowie Radom. Tak, a więc tutaj jeszcze tylko wrócę do tego, bo jak się czyta oficjalne dane, to pierw pisało, że to jest, znaczy pisze, że to jest było drewniane i po prostu i zbudowano murowane do w porządku, ale oni jak zaczęli głębiej kopać, odkrywać, no to się znalazły i wszystko w fundamenty, znaczy, i mury murowane. Poczekaj, bo oni jak zaczęli kopać, to tam jakieś drewniane, jakieś pozostałości czegoś, to tam znaleźli niby tego grodu, ale kto wie, co to tam było. Słuchajcie, myśmy mówili, że wokół tych na przykład białych miast to były budowane właśnie drewniane i to nie myśmy budowali, drewniane jakieś osady. To nie my żeśmy budowali i to nie były osady dla nas. Dlaczego oni byli wykluczeni i mieszkali poza tymi Belgradami? Dam drugi przykład. Lata temu podano mi, zrobiono screeny z Google Maps, pokazano pięknie Stara Kruszwica na półwyspie jeziora Gopło. No i słuchajcie, tam zobaczycie, wiecie co? Potężne fundamenty z kamienia i z fragmenty murów. To była tak zwana Stara Kruszwica, to była dawna stolica Polski, czyli korony. A ta nowa Kruszwica to dzisiaj jest znana właśnie z tego oleju kujawskiego, z tego co wiem. Dobrze? Chyba tak. No dobra. Nie, się nie pytaj. No bo ja nie wiem, ale znaczy tak się po prostu z tego co tak słyszałem, to już Państwo powiedzmy w szczegóły możecie po prostu tam wleść. A więc po prostu ma się drugi przykład, gdzie po prostu Polski drewnianej nigdy nie było. Krótka piłka. To powstało, słuchajcie, ty miałeś okazję budować taki rekreacyjny gród słowiański, nie? Tak. W którym to było miejscu? Biskupice, a czy nie Biskupice, no dobrze, to się Biskupice koło Byczyny. Aha, bo to się Biskupice nazwali tak na cześć tych prawdziwych Biskupic, nie? Tak, gdzie tam zrobiono właśnie... Słuchajcie, na 100% w XIX wieku nie odkopano, tylko zbudował ktoś, tak jak mój mąż zbudował ten mniejsze Biskupice. To jest gród taki. Tak, jeśli będzie się dalej ciągnął system, to słuchajcie, za na przykład 50 lat ktoś powie, że to jest pozostałość. Dokładnie. Że to jest pozostałość, słuchajcie, po jakimś tam grodzie słowiańskim i tak dalej. Tak. Tak się właśnie fałszowało artefakty. Tam obok jest zalew, taki no w miarę. Myśmy tam filmy kręcili i to chyba ze dwa. No. Tak, jeszcze to było w planie, tylko już po prostu nie mogli tego zrealizować. Jeszcze miał pływać, jak były te święta, te majowe święta, te takie długie weekendy bardzo. To wtedy właśnie to były te święto tych rycerzy wszystkich tamtych, polsko-czeskie. Oni nawet przyjeżdżali wtedy nawet z Ukrainy, z Rosji, ci wszyscy. I oni tam sobie ćwiczyli i tak dalej, strzelali z łuku, dzidami i tak dalej. To miał pływać, po tym zalewie miał pływać drakar wikingów. Ale nie doszło, po prostu przywieźli coś... Przywieźli jakąś łajbę, taka sama tam na drakar, to powiedzmy zapomnij. Powiedzmy, ale też ciekawa nazwa drakar, od draka, nie? Tak, właśnie miał to pływać, ale to już po prostu sprawa zdechła, ponieważ zdechła z innych powodów. To nieważne, słuchajcie. W każdym razie tak się tworzy właśnie te niby artefakty, nie? Słuchajcie, słup z jakimś tam idolem sławiańskim leży przez, słuchajcie, 1000 lat w ziemi i nie zgnił, nie został rozłożony przez ziemię. Tak. Nagle się go wykopuje, dowód na słowiańszczyznę z jakimś tam światowidem, czy tam jakimś innym jeszcze bożkiem. To samo jest z drakarem wikingów. Też po 1000 lat został wykopany,
w bardzo dobrym stanie, zrobili replikę i przepłynęli Atlantyk. No ciekawe, dlaczego się z tego drewna węgiel nie zrobił, nie? No, może za, to jest może raz, za krótki czas. I jak popatrzy się na konstrukcję tą łodzi, no to słuchajcie, nie przeżyłoby żadnego większego sztormu na Atlantyku. Nie ma takiej opcji. No, w każdym razie, słuchajcie, tym akcentem skończymy, bo mówi się na temat Piotrówki, uwaga. To jest niesamowita rzecz, Piotrówka. Kto założył to miasto? Może Petro. I dlatego jest tak znienawidzone, co? Mówi się o drewnianym grodzie, a pokazuje się, że to są właśnie jakieś tam pozostałości tej Piotrówki. Czyli mamy co? Murowane jakieś ruiny. Widać tutaj, to są fundamenty murowane od spodu, widać tą taką. Fragmenty nawet murów. Także chyba na tym akcencie skończymy. Tak, wystarczy. Bo to już tak, ten film bardzo długo trwa. No chcieliśmy poruszyć właśnie kilka takich bardzo ciekawych tematów. Ważnych elementów. Ale przynajmniej będziecie wiedzieć, jeśli będziemy chcieli zrobić film, nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zrobić film na temat planów buntowniczych dotyczących, bo mamy jakieś tam nowe wnioski, mamy te stare mapy, ale wiemy, o co chodzi w tych mapach. Dajcie znać, czy chcecie, to jak coś, to zrobimy. A jak już jesteście zmęczeni tym tematem, co wątpię. No to my sobie znajdziemy temat. A my zawsze sobie znajdziemy temat. My sobie zawsze znajdziemy temat. Ostatnio grzebiemy na temat gnostyków. Tak, właśnie. Kim byli ci gnostycy tak naprawdę? Ale dobra, i o co chodzi? Ale to już jest... To tak luźno. Wystarczy. Dobra. Dziękujemy. To wszystko na dziś. Dziękujemy i zdrawiamy i do usłyszenia. Do usłyszenia.